Prawie 80% naszych lasów znajduje się w zarządzie lasów państwowych. To ponad 7 milionów hektarów. Zatem ich rola w gospodarowaniu i ochronie leśnych zasobów Polski jest dominująca. Lasy naturalne. Lesistość naszego kraju spadła z około 90% za czasów pierwszych piastów do około 30% obecnie. Pomimo tych zmian, to właśnie lasy są nadal najbogatszymi naszymi ekosystemami, które skupiają aż 2/3 gatunków flory i fauny Polski. Znakomita większość tego bogactwa żyje na obszarze lasów państwowych. Żubry są przykładem, choć nie jedynym, na wieloletnią troskę przyrodników, w tym i leśników, o zachowanie leśnego bogactwa, leśnej bioróżnorodności. Niezwykle interesujące są chronione siedliska leśne występujące na stromych stokach skalnych Polski Południowej. Wszystkie one zaliczają się do grupy siedlisk, którym Unia przyznała priorytet w ochronie. Jednym z nich jest sudecka jaworzyna z miesiącznicą trwałą, występująca m.in. w górach wałbrzyskich i kamiennych. Dyrektywa siedliskowa otacza także ochroną 51 gatunków zwierząt kręgowych. Z 5 gatunków płazów i gadów najbardziej rozpowszechniony jest u nas kumak nizinny. Nad wieloma leśnymi jeziorami, starorzeczami i oczkami wodnymi rozlega się wiosną jego monotonne, nastrojowe kumkanie. Ponadto ścisłą unijną ochroną objęto żabę moczarową i jaszczurkę zwinkę. Szczegółowa inwentaryzacja żurawia przeprowadzona w lasach państwowych rzuciła nowe, korzystne światło na liczebność tego gatunku w naszym kraju. Chroniąc żurawia, chronimy także środowisko życia wielu innych rzadkich mieszkańców mokradeł. W naszych lasach, o rozbudowanych funkcjach pozaprodukcyjnych oraz o proekologicznej gospodarce leśnej jest miejsce na Naturę 2000. Lasy polskie zachowały do dziś wysokie walory przyrodnicze. Zostawmy je w takim stanie także przyszłym pokoleniom.